poprzednich odcinkach mówiłem o tym, że żyjemy w trzech światach. W świecie przedmiotów fizycznych, w świecie przedmiotów psychicznych, naszych myśli oraz w trzecim świecie, w którym treści tych myśli zostają utrwalone i zobiektywizowane, czyli dostępne dla wielu ludzi. Czy są jeszcze jakieś inne światy? Chciałem dzisiaj zwrócić uwagę na czwarty świat. Może nazwa czwarty nie jest tu właściwa, gdyż według zwolenników jego istnienia on jest pierwszy, on ma prymat nad tymi wszystkimi wcześniejszymi, świat platoński. Mówimy platoński, ponieważ koncepcja tego świata po raz pierwszy wyraźnie została sformułowana w dialogach największego filozofa ludzkości, jakim był Platon, który rzucił szereg pomysłów i koncepcji. Mówi się, że cała później filozofia europejska to są tylko przypisy do tego, co on wymyślił, do tego, co on zaproponował. Przypisy bądź akceptujące, bądź krytykujące to, co on powiedział. Zresztą on sam siebie też krytykował w późniejszym okresie. Tylko spróbujmy poddać analizie pewien jego pomysł. Nie będę się odwoływał tutaj do jego tekstów, gdyż musielibyśmy wziąć tu odpowiednie książki, dialogi Platona i analizować. Odwołałem się tylko do pewnej koncepcji, tak, którą Platon rozpoczął, zainicjował i która do dzisiaj w różnych formach wraca, do dzisiaj w różnych formach jest aktualizowana, dyskutowana, przemyśliwana. Zastanówmy się nad tą koncepcją i jakby dzisiaj można ją przedstawić. Czy istnieje jakiś inny świat, niż świat fizyczny, psychiczny, świat kultury? I jaki to byłby świat? Otóż najlepszą metodą pokazywania przedmiotów, które tworzą ten świat, jest zastanawianie się nad przedmiotami, o których myślimy, że istnieją, a jednak nie potrafimy go zaklasyfikować do żadnego z tych światów, w których się znajduje. Pomyślmy o naszych powinnościach. Powinności nie są przedmiotami fizycznymi. Rozglądam się tutaj, widzę krzesła, widzę stoły, widzę książki, nie widzę powinności. Na pewno powinności nie są przedmiotami fizycznymi. Być może powinności są przedmiotami psychicznymi. Po prostu są takie myśli, którymi coś komuś nakazujemy, może sobie, może innym. I jest taka koncepcja powinności, która uważa je za twory subiektywne, za nasze tylko i wyłącznie wytwory, które mają jakoś pomóc nam żyć, czy pomóc zorganizować nasze życie. Ale przeciwnicy tej koncepcji twierdzą, że koncepcja ta nie chwyta pewnego istotnego rysu powinności. To, że ona jest obiektywna, to, że ona nas wszystkich obowiązuje, bez względu na to, czy myśmy sobie ją pomyśleli, czy nie. To raczej jest tak, że my odkrywamy powinność i w wyniku odkrycia tej powinności mamy pewne myśli, które ją werbalizują. A nie jest tak, że my wraz z tymi myślami ją dopiero tworzymy. Argument ten, jeśli jest słuszny, również rugowałby powinności z trzeciego świata, świata kultury, no bo przecież wiemy, że świat ten jest pochodny względem dwóch pierwszych. Jeżeli więc powinności są niezależne od tych dwóch pierwszych światów, no to będą również niezależne od świata trzeciego, który nabudowuje się nad tymi dwoma pierwszymi światami. Czyli pierwsza kandydatura do istnienia w czwartym platońskim świecie to są powinności lub no, byty podobne, takie jak normy, wartości, nakazy, nakazy same w sobie, przykazania, przykazania same w sobie. Oczywiście istnieją różne teorie tych istności, różne sposoby ich wyjaśniania, natomiast ten, który tutaj zaproponowałem i który ma genezę w myśleniu typu platońskiego, jest jednym z ważnych sposobów, taki, który wydaje się, że ma przynajmniej odrobinę wiarygodności, że sugeruje, żebyśmy się na nim bliżej zatrzymali i zastanowili. Ale czy tylko powinności byłyby kandydaturą na byty istniejące w czwartym, najwyższym, doskonałym świecie?
Zastanówmy się jeszcze nad innymi wydaniami. Otóż spoglądam teraz tutaj na półkę z książkami. Widzę, że pewna ilość książek ma kolor czarny. Czym jest czerń? Czerń jest pewnym kolorem. Ale możemy się zastanawiać więcej na temat kolorów, ale na temat ich fizycznych uwarunkowań. Natomiast zastanówmy się nad samą istotą czerni, czy w ogóle nad samą istotą koloru. Otóż ma ona pewną bardzo dziwną własność. Otóż czerń realizuje się w wielu przedmiotach. Można powiedzieć, że ta książka jest czarna, ta i te wszystkie tutaj na tej półce książki też są czarne. One wszystkie realizują czerń. Czerń byłaby dosyć dziwnym bytem. Bytem, który w pewnym sensie jakoś istnieje sam w sobie, ale istnieje w wielu innych bytach. Byłby to przedmiot, który realizuje się w innych przedmiotach. No, ta książka istnieje tylko sama w sobie. Kartki są jej po prostu częściami. Czy można powiedzieć, że te wszystkie książki są częściami czerni? Chyba nie. Chyba nie o to tutaj chodzi. Raczej jest tak, że jest coś takiego jak po prostu czerń i przedmioty, które ową czerń realizują, konkretyzują, egzemplifikują. I można by powiedzieć, że właśnie ta czerń sama w sobie byłaby przedmiotem z tego najwyższego, doskonałego świata platońskiego. No dlaczego? No przecież nie jest przedmiotem fizycznym, takim jak książka. Powiedziałem, że książka istnieje tylko raz, tylko sama w sobie. Ta książka ma swój numer, ma swoją nazwę i nie ma innej takiej jak ona. Natomiast czerń wielorako się realizuje, wielopostaciuje się, byśmy powiedzieli. I żaden przedmiot fizyczny właśnie taki nie jest. Każdy jest tylko jednorazowy, niepowtarzalny, a czerń byłaby przedmiotem, który jest powtarzalny, który jest wielorako ukazywalny. Zastanówmy się jeszcze nad innym przedmiotem, bardzo dziwnym, bardzo ciekawym. Takim przedmiotem jest liczba. Tutaj mamy 5 książek czarnych na tej półce. 5 czarnych książek. A gdzie jest liczba 5? W świecie widzę czarne książki w tej lub innej liczbie, ale samej liczby 5 nigdy nie zaobserwowałem, więc 5 nie jest przedmiotem fizycznym. Podobnie możemy powiedzieć, że 5, tak jak i czerń, nie jest przedmiotem psychicznym. No dlaczego? Dlatego, że ja myślę za pomocą pojęcia piątki, czy myślę za pomocą pojęcia czerni, i stosuję to pojęcie do wielu przedmiotów, ale to pojęcie powstało w wyniku poznawania świata, a nie ja to pojęcie sam sobie wytworzyłem. Dlatego liczby, powiedzielibyśmy, są przedmiotami, które na pewno nie istnieją ani w pierwszym, ani w drugim, ani tym bardziej w tym trzecim świecie, który zależny jest od tych pierwszych dwóch. I jeszcze jeden przedmiot, już ostatni, który nadawałby się jako kandydatura na mieszkańca najwyższego platońskiego świata. Pomyślmy o prawach, prawach nauki. W trzecim świecie, świecie zawartych w książkach, odkrywamy między innymi traktaty o świecie, w którym zawarte są pewne twierdzenia o świecie. Mówimy prawa opisujące czy rządzące świat. Czym są te prawa? Te prawa ukazują nam pewne relacje między przedmiotami. No przykładowo, no, prawo powszechnego ciążenia mówi nam o pewnej relacji między różnymi przedmiotami i określa te relacje za pomocą pewnego wzoru. Wzór ten określa pewne zależności między takimi wielkościami jak masa, siła i odległość. I bez względu na to, jakie przedmioty weźmiemy, czy te dwie książki, czy tą półkę i podłogę,
czy ten stół i to krzesło, czy wiele innych przedmiotów, zwłaszcza masywnych przedmiotów, które znajdują się we wszechświecie, w odległych galaktykach, to te wszystkie przedmioty podpadają pod to jedno prawo. Relacje, które opisuje ten wzór, zachodzą między tymi przedmiotami, chociaż one są tak różne od siebie. Jedne są kolorowe, inne nie. Jedne są blisko nas, inne są daleko od nas. Ale bez względu na to, jakie one mają własności i bez względu na to, że ich wielkości, te trzy wymienione, się zmieniają, ta sama relacja je obowiązuje. Możemy powiedzieć, że świat jest rządzony przez sieć takich relacji, którą możemy nazwać strukturą świata. I ta struktura świata wyznacza wszystko, co się w świecie dzieje. Niektórzy nazywają ją wielką matrycą świata, inni nazywają ją planem świata, inni nazywają ją po prostu strukturą rzeczywistości fizycznej. Ale wszyscy podkreślają, że ta struktura ze względu na swoją ogólność, ze względu na swoją konieczność, ze względu na to, że rozmaicie się realizuje i rządzi światem, nie należy do niego, nie jest częścią świata fizycznego i jest odkrywana naszymi myślami i zapisywana później i utrwalana w tym trzecim świecie. W ten sposób dochodzimy do świata platońskiego, świata najwyższego, świata najważniejszego, który nie zależy od świata fizycznego, od świata naszych myśli, tylko na odwrót. Wszystko, co się w tym świecie fizycznym, świecie myśli, a co za tym idzie, świecie kultury dzieje, ostatecznie zależy od tego świata platońskiego. Platon wyrażał, opisywał ten świat za pomocą pewnej metafory, metafory jaskini, twierdząc, że wszystko to, co my w jaskini widzimy, to są cienie tego, co znajduje się poza jaskinią. I być może nasz świat, nasze życie, to są tylko cienie tego, co się poza naszym życiem i poza naszym światem, czy poza światami, w którym żyjemy, dzieje. I te cienie są rzucane przez doskonałe przedmioty, które tworzą świat platoński. Czwarty, ale byśmy teraz powiedzieli pierwszy świat, świat, który ma prymat nad tym wszystkim, w czym żyjemy. Świat doskonały. Świat, jak już powiedziałem, liczb, przedmiotów ogólnych, wartości, struktur. Świat, który rządzi wszystkim tym, z czym mamy namacalnie do czynienia.